Tej nocy nie warto kłaść się spać. Po raz pierwszy publicznie zobaczymy dzieła wielkich mistrzów ze słynnej kolekcji dzikowskiej, nowe sale wystawy i posłuchamy muzyki w zamku dzikowskim, czyli siedzibie tarnobrzewskiego muzeum już w tę sobotę, Europejska noc muzeów, czyli największe święto kultury. Rok temu noc muzeów spotkała się z ogromnym zainteresowaniem zwiedzających. Nocą zamek dzikowski zwiedzały tłumy, podziwiając europejski poziom i niezwykły klimat. W tę sobotę nie może być inaczej. Kilkadziesiąt nowych obrazów to wydarzenie dla świata kultury i świata muzeum wydarzenie dla miłośników malarstwa, epoki wczesnego i późnego baroku i kultury wyższej. Na taką okazję czeka się cały rok. Dzieła włoskich i polskich twórców będą prezentowane w odrestaurowanych salach, które stają się powoli wizytówką pięknego zamku i przyciągają coraz więcej mieszkańców na wernisaże, spotkania autorskie i koncerty. 16 maja, czyli już w tę sobotę, zacznie się największy festiwal w Tarnobrzegu, bo otwierają się drzwi perły miasta. Od 18 do 24, czyli do późnej nocy, można zwiedzać, oglądać i słuchać. Popis swoich umiejętności dadzą uczniowie tarnobrzyskiej Państwowej Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia, początek sobota, godzina 18.